Pielgrzymki stanowe kobiet i dziewcząt do piekra śląskich nabrały swego rozmachu w latach powojennych, chociaż muszę powiedzieć, że lata 80. minionego stulecia to był ten szczególny czas, kiedy panie, podobnie jak panowie, którzy pielgrzymują przed ikonę piekarską w maju, rozpoczęły swoje mocne, stanowe pielgrzymowanie do piekra śląskich. My każdorazowo staramy się wpisać tematycznie pielgrzymkę i mężczyzn, i młodzieńców, jak również pań, dziewcząt, kobiet śląskich w tematykę roku duszpasterskiego, więc w tym roku otwieramy się na działanie Bożego Ducha, bo przecież takie jest hasło programu duszpasterskiego. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To parafraza słów, które sięgają dnia Pięćdziesiątnicy, więc dzisiaj w ten niedzielny poranek, to przedpołudnie szczególnie będziemy prosili Ducha Świętego o to, w jaki sposób rozeznawać swoją misję w świecie z wszystkimi paniami. Babcia mnie namówiła, zawsze, co roku mi mówi, ale jakoś zawsze coś jest nie tak i w tym roku stwierdziłam, że tak, to jest ten czas, żeby przyjechać i akurat wyszło. Tak naprawdę sama moja inicjatywa była, żeby przyjechać i tutaj do Maryi uczcić Maryję i świętować to 700-lecia, tak? Sanktuarium. Zacznę od Matki Bożej, bo zresztą już wczoraj, dzisiaj rano jedziemy do najważniejszej kobiety z piekar, a potem jedziemy ze Śląska do Matki Bożej, ale podkreślam jednocześnie, że kult Matki Bożej w Afryce jest żywy i przekłada się także na formę pielgrzymkową albo takich zebrań jednodniowych, dwudniowych. Bardzo mocny jest ruch maryjny zwany Legion Maryi. To jest najmocniejszy również świecki w kościele naszym. Także, ale to nie jest tylko dla nich, ale od 12 lat pod stolicą, 22 km od stolicy, na takich wzgórzach rozpoczęto pielgrzymki roczne. To jest na nieprogramowanego poczęcia. I praktycznie każda diecezja też próbuje skanalizować te modlitwy w formach pielgrzymkowych. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Kopiec, Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej. Towarzyszyć mu będą także inni biskupi, oczywiście tradycyjnie słowo do wszystkich pątniczek, które opiera się na katolickiej nauce społecznej, wygłosi metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, zaś Słowo Boże dla wszystkich pątniczek wygłosi ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, który od kilkudziesięciu lat, prawie od 40 lat posługuje jako Polak wśród katolików w Kazachstanie. Oczywiście będą także tym arcybiskupom towarzyszyli biskupi metropolii górnośląskiej, ale także i biskupi, którzy pracują w krajach afrykańskich. To też dobry zwyczaj, że do piekar przybywają biskupi z krajów misyjnych, bo to także swoistego rodzaju potwierdzenie uniwersalności Kościoła, nie tylko, powiedziałbym, tego na Górnym Śląsku, ale tego, który rozsiany jest po całym świecie. Troska o te tradycyjne formy wspierania rodzin połączona z całą paletą inicjatyw rządowych i pozarządowych na rzecz umocnienia rodziny oraz jej kompleksowego wspierania, takich jak Rodzina 500+, Dobry Start, Wyprawka Szkolna czy Maluch Plus, tworzenie nowych miejsc w żłobkach, dają nadzieję na pomyślną przyszłość. Drogie siostry, postulatem sprawiedliwości i miłości społecznej jest jeszcze jedno prorodzinne działanie. Chodzi o wprowadzenie emerytur dla kobiet, które dały życie czwórce i więcej dzieci, a oddając się całkowicie ich wychowaniu, nie pracowały zawodowo, nie wypracowały swojej emerytury. Zasługują na taką formę wdzięczności i tę inicjatywę szczerze popieramy. Zdecydowałam się sama, nikt mnie nie musiał namawiać.
uważałam, że najwyższa pora. Pięknie. No akurat siedziałyśmy przy telewizji i wszystko widziałyśmy, więc tak jakby nie było takiego czegoś, że patrzyłam w drzewa czy coś, tylko cały czas na mszę, więc bardzo, bardzo fajnie. Z intencjami dla mojej rodziny i parafii świętego Wojciecha w Mikołowie przywieźliśmy tutaj obraz, dar. To jest kopia naszej Matki Boskiej, Mikołowskiej Matki Miłosierdzia. W tym roku mieliśmy koronację obrazu 5 sierpnia. Przy wielu parafiach są utworzone groty maryjne, a moja diecezja, to już jest jako dziedzictwo po poprzednikach, wybrano jedną z 11 parafii, gdzie jest pielgrzymka diecezjalna co 2 lata. W jednym roku, znaczy raz jest diecezjalna, a w drugim roku po parafiach. Z takiego ostatniego doświadczenia, 2 lata, ze względu na niebezpieczeństwa i muzułmanów uzbrojonych na drodze, nie mogłem pojechać drogą, więc poleciałem samolotem na północ, do godziny tam byłem. Przez 4-5 dni byłem w wiosce z ludźmi. Mówi się pielgrzymka parafialna, to jest czas formacyjny, to nie tylko tak tu modlitewny, ale do południa, po południu są nauki katechetyczne, formacyjne, no z katechizmu praktycznie, podpierane też tematem duszpasterskim na dany rok. Dzisiaj będzie taki moment, powiedziałbym, dość szczególny, ponieważ panie z Górnego Śląska pragną podarować Maryi złotą różę pobłogosławioną przez księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. To swoistego rodzaju wotum wdzięczności śląskich kobiet i w tej delegacji, która przekaże w imieniu wszystkich pątniczek złotą różę, będą panie zaangażowane, powiedziałbym, społecznie. To znaczy będzie przedstawicielka samorządowców, pani prezydent Zabrza, ale będą także przedstawicielki Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, które angażują się nie tylko w to stowarzyszenie, ale między innymi także tutaj w archidiecezji w tym czasie, kiedy co 2 lata organizujemy pielgrzymkę chorych i osób niepełnosprawnych do Lourdes. To duże wydarzenie. Oprócz tego wśród pań delegatek będzie mama adopcyjna i zastępcza, która aktualnie wychowuje 6 dzieci wraz ze swoim mężem. Także myślę, że to będzie mocny akcent tego zróżnicowania powołań pośród pań, które Maryi dzisiaj powiedzą wszystkie razem dziękuję. Ten proces to dosyć długo trwało, gdzieś około 10 lat było przygotowań, aż w końcu gdzieś w serduszku zakwitła ta myśl, że będziemy rodzicami adopcyjnymi dla 2 dzieci. A później gdzieś po 4 latach znowu zostaliśmy rodziną zastępczą dla kolejnej 2. Obecnie jest już to 4 dzieciaczków, bo co roku gdzieś tak do nas dochodzą kolejne dzieciaczki. Jestem 3 raz na pielgrzymce, 2 raz jestem jakby osobą funkcyjną. Jestem członkiem Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich i Położnych Katolickiego Oddziału Śląskiego. I idę po prostu ze sztandarem do Maryi, ze sztandarem, naszym sztandarem Katolickiego Stowarzyszenia. W 1936 roku decyzją Stalina deportowano z Ukrainy z nadgranicy z przedwojenną Polską dziesiątki tysięcy Polaków właśnie do Kazachstanu. Narodowość polska była jedyną ich winą. No, trzeba dodać, że deportowano wiele narodów do Kazachstanu. Jeszcze 25 lat temu na przykład było w Kazachstanie 1 000 000 Niemców. Wieziono tych ludzi z Ukrainy, Polaków, około 2 tygodni w bydlęcych wagonach. Niektórzy umarli w drodze. A w Kazachstanie wysypano ich na goły step, jak oni sami mówią, jak ziemniaki. I mieszkali na początku w wojskowych namiotach. Trzeba było jednak się spieszyć i budować tak zwane ziemianki, proste domki z gliny zmieszanej ze słomą. W północnym Kazachstanie bowiem klimat jest surowy, kontynentalny, plus 40
latem i minus 40 zimą. I jednym z takich miejsc deportacji naszych rodaków było w Kazachstanie dzisiejsze Narodowe Sanktuarium Kazachstanu, Sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornoje. Wysiedleni na step, Polacy od pierwszego dnia chwycili za różaniec. Nie wiedzieli, co ich czeka, byli bowiem w obozie pracy. W każdej wiosce był komendant z karabinem. Trzeba było ciągle odhaczać swoją obecność. Zresztą, dokąd uciekać, kiedy wkoło step i do rodzinnych domów było kilka tysięcy kilometrów. Przy dużej śmiertelności, zwłaszcza dzieci i starców, nie przeklinali swych prześladowców, ale modlili się. Nie znając przyszłości, oddawali wszystko w ręce Boga w modlitwie różańca. Różaniec przez dziesiątki lat musiał zastąpić świątynię, kapłanów, sakramenty, wszystkie oprócz chrztu dzieci, bo chrzczono dzieci po urodzeniu. Ekstremalnie trudne warunki stały się jeszcze gorsze tam na stepach Kazachstanu, kiedy rozpoczynała się II wojna światowa. Głód zaczynał się zadamawiać w stepowych ziemiankach. I wówczas to, nieoczekiwanie, w marcu 1941 roku, począwszy od 25 marca, w ciągu kilku dni powstało na skraju wioski stopniącego śniegu ogromne jezioro, 5 kilometrów długości do 7 metrów głębokości. I co jest bardzo ważne, jezioro to bardzo szybko napełniło się niewyobrażalną ilością ryb. Mieszkańcy Oziornoje przyjęli to wydarzenie jako znak, jako odpowiedź Pana Boga na ich modlitwy. Zostali uratowani oni i wielu, wielu innych od głodu. Ciekawe, że po wojnie to jezioro wysychało, nawet zupełnie wyschło, na tym miejscu nawet orano i siano. A na 100 lat Fatimy jezioro to powstało ponownie. I ponownie powtórzył się cud z rybami. Ostatniej zimy łowiono tam każdego dnia około tony ryb wędkami. I ciekawe, inna ryba była w 1941, inny rodzaj ryby teraz na 100 lat Fatimy. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Kazachstan w 2001 roku, był tylko w stolicy, w Astanie, duchowo jednak pielgrzymował do Oziornoje i powiedział po mszy świętej w stolicy: a teraz jadę duchowo do waszego Narodowego Sanktuarium Królowej Pokoju. Nikt tak dotychczas nie nazywał tej wioski. Narodowe Sanktuarium Kazachstanu. I dzisiaj ta mała wioska Oziorno jest miejscem pielgrzymek z Kazachstanu i z zagranicy. Jest miejscem szczególnej modlitwy o pokój poprzez obecność ołtarza adoracji Gwiazda Kazachstanu. Jest miejscem modlitwy sióstr karmelitanek, miejscem duszpasterskiej pracy kapłanów i sióstr żebniczek. Karmel w stepie jest jakby żywym pomnikiem mówiącym o sile modlitwy i wiary w Bożą opatrzność. W tym roku właściwie pierwszy chłopak odchodzi, usamodzielnia się i jako w rodzinie zastępczej jest, odchodzi w dorosłe życie, że tak powiem, ale to nie znaczy, że odchodzi całkowicie od nas. Zostanie z nami, zawsze będziemy go wspierać. Oprócz tego mamy jeszcze dwoje dzieci, które są w wieku 13-9 lat oraz maluszek, który czeka na kochającą rodzinę. Z intencjami w podziękowaniu za całe życie, za rodzinę, z prośbą o dalsze łaski. Czuję się bardzo wyróżniona, że mogłam ten dar przekazać Maryi. Dar był wdzięcznością, tak jak arcybiskup powiedział w
wdzięczność to największy dar i ta róża była darem nas, kobiet, kobiet śląskich, wszystkich kobiet i bardzo czuję się wyróżniona, że mogłam ten dar Maryi przekazać. Tak, za całą moją rodzinę, za moje dzieci, mamę i w intencji mojego zmarłego ojca o wieczny odpoczynek. Trudno mi mówić tutaj o jakimś takim większym wymiarze. Przygotowywaliśmy się, tak, że tak powiem, jak każde małżeństwo, pragnęliśmy mieć swoje dzieciątka. To jest naturalne, myślę, dla każdej młodej pary. Jednak po pewnym czasie zrozumieliśmy, że gdzieś tam w górze Pan Bóg ma wobec nas jakieś inne plany i trzeba sprostać temu zadaniu. Dlatego podjęliśmy się roli jako rodzina adopcyjna, a później rodzina zastępcza. Za moją rodzinę, bo jestem po ślubie, więc za nasze małżeństwo i za rodzinę. Sytuacja niestety jest wszędzie taka sama. Pielęgniarek brakuje wszędzie, nie tylko w okręgu dolnośląskim. Pielęgniarki to jednak mimo wszystko dar powołania. To ciężka praca, ciężki zawód. Nie chciałabym powiedzieć, że młodzi ludzie nie chcą ciężko pracować. Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało. Ale jest to naprawdę duże wyrzeczenie i tak jak mówię, ciężka praca po prostu. Bardzo byśmy chciały, żeby nami miał się kto w przyszłości zaopiekować. Nami, pielęgniarkami, które pracujemy już jakby na więcej niż na jednym etacie. Pracujemy coraz starsze po prostu. Na emeryturach pracujemy dalej. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że coś się po prostu zmieni i będzie nas coraz więcej. Nie przywiązuje się do tytułów, ale do osoby. Z tym to było tak żartobliwie, bratersko, pozwolę sobie powiedzieć, bo poszedłem do fryzjera, mówię, a czemu się tak wystroją? Jadę do tej pani. Ja mówię, no tak, mama zawsze zwraca uwagę, żeby synek był ładnie nie wyglądał. Oto tak, ale wracam do tego, co jest ważne. 2 lata temu miałem tutaj słowo w czasie nieszporów, biskup Wiktor mnie zaprosił i wtedy powiedziałem, że pierwszy raz byłem tutaj 50 lat wcześniej. Byłem tutaj na liturgii milenium w maju w 66 roku jako 15-letni chłopak. Nie jest łatwo. Początki są trudne, ponieważ dzieci trafiają z różnych rodzin do nas. Mają różne, że tak powiem, początki bycia w rodzinie. Trudno jest się przystosować. Są to dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, z różnymi przeżyciami, tak jak pani wspomniała, traumatycznymi. Więc dlatego tutaj ważna jest nasza rola i rola, nie ukrywam, naszego Pana. Także to tutaj wiara przede wszystkim jest dla nas najważniejsza, która prowadzi nas i wspiera w tej naszej trudnej pracy, bo to mogę powiedzieć, że teraz to już taka ciężka praca, bo dzieciaczki mają coraz więcej problemów, a my musimy ich wspierać. My jako pielęgniarki to na pewno podziękowanie za dar, którym zostałyśmy obdarzone, ale też prośba o pomoc w wytrwaniu w tej pracy. Tak jak ja to już dzisiaj powiedziałam, o cierpliwość, która jest naprawdę nam potrzebna każdego dnia, o spokój i o to możliwość pomocy, nie szkodzenia, tylko pomocy choremu. No i oczywiście mamy w sercu swoje prywatne intencje, przede wszystkim za rodzinę, modlimy się zawsze za swoje rodziny, za tych wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę przed Maryją. To wtedy i z kardynałami Wyszyński, Wojtyła i inni, pamiętam to trochę, ale to było takie pierwsze przeżycie piekar dla mnie. Później to były zwykle tylko przejazdy w kierunku na Częstochowę czy do wspólnoty sióstr, a od kilku lat myśmy byli też pielęgniarkę kleryków na rowerach do Częstochowy, więc przez piekary. Powracam do osoby Matki Bożej. Zaznaczyło się to w moim życiu może tak, że wyjechałem z domu w dzień Niepokalanego Serca Maryi w starym kalendarzu liturgicznym 22 sierpnia. Teraz to jest Maryi Królowej, ale wtedy było Serca Niepokalanego i to tak zostało. I do ostatnich czasów, że nominację otrzymałem na nawiedzenie, ostatni dzień maja,
z Ewangelią poszła do Elżbiety, tak, a byłem święcony 4 lata temu, wybrałem wtedy w niebowzięcie z tą samą Ewangelią, nosić Jezusa, wnosić do domu. Taki, przy tym jest jednocześnie program. To Matka Boża, no, jest, pozostaje mi bliska. Chociaż przyznam, że nie zawsze udaje mi się spokojnie pomodlić różaniec codziennej. Łatwiej mi jest w drodze, jak w domu. Pielgrzymowałam już kilkanaście lat, pielgrzymuję, wcześniej sama, teraz już z dziewczynami, które wspierają mnie dzielnie. Mąż jeździ z synami, a ja z dziewczynami, także myślę, że będzie to trwać i będziemy dalej polecać się Matce Bożej Piekarskiej. Na pielgrzymkę kobiet do Piekar Śląskich pielgrzymuję od dzieciństwa, razem z moją mamą, także moją siostrą. Więc dzisiaj tradycyjnie jesteśmy tutaj u Matki Najświętszej i szczególnie właśnie wyrażając wdzięczność Maryi za jej matczyną opiekę, za wszelkie łaski, które nam wyprasza. I szczególnie właśnie podkreślany jest ten wymiar wdzięczności, a naprawdę każdy z nas, każda z nas ma za co dziękować. Może często nie doceniamy tego, co mamy, bardziej skupiamy się na naszych brakach, ale właśnie chcemy dziś szczególnie prosić tutaj Maryję o to, aby każda z nas potrafiła Bogu dziękować, tak jak Maryja, za wszystko, co otrzymujemy, za wszystko to, co mamy, za wszelkie łaski, którymi Bóg przez wstawiennictwo Maryi nas obdarza. I przede wszystkim również prosić o to, abyśmy były kobietami na wzór Maryi, zasłuchanymi w Boże Słowo, pełnymi miłości do Boga i do drugiego człowieka. I właśnie tą Bożą miłością pragnęły dzielić się z każdym napotkanym człowiekiem.